Pan Lego. Jesteśmy znowu. Ten filmik od razu nagrywam wcześniej, ale go zamieszczam wieczorem, więc do wydania. W ogóle wybudowali nową policję, która jest, wydaje mi się, że fajniejsza. Popatrzcie. Taka stojąca. Wejdźmy do środka. Jak wygląda środek? Tutaj jest wejście. Tutaj na środku pan. I dwie cele, do których nie ma dojścia. Tutaj jest pusta. I następna, która jest też. Tutaj każdy ma o tak okienko. No to jest takie fajne okienko przed. Tutaj wchodzi światło. Tak w ogóle, ten zombie mnie wciąż tutaj wkurza. Masz. Tak ci od razu lepiej. Wiesz, tak ci od razu lepiej. Bum, jeszcze spadnij. Tak, jeszcze spadnij. Najlepiej. Wiecie? O nie, creeper. Bum! No i rozwalony. Tam w ogóle już nie ma tej starej bongarowni. Przenieśli ją gdzie indziej. No więc tam ją przenieśli. O tam, widzicie? O tamto miejsce, o tam. Dlatego rano mówiłem, że wcześniej, bo pewnie zauważyliście. Jest jasno, o nie świeci słońce. A świeci słońce. A tutaj jest taka fajna wieżyczka. Przechodzimy dalej. I tutaj jakiś fajny most. Może coś takiego zrobię na jutrzejszym odcinku. A tak w ogóle tam są puste stragany. Piszcie, co mam do nich dodać, bo chętnie bym dodał do takich pustych straganów. W ogóle tam nic kto nie sprzedaje. To jest opuszczone. Halo, to jest opuszczone miejsce. Halo, ha. Ha, ha, ha. To jest opuszczone miejsce. Myśleliście, że się nie domyślę, że się domyślałem. Tak w ogóle piękny widok jest z miasta niczego. Tylko taki po prostu fajny widok. Fajna obsługa. I same sklepy bardzo fajne. Musimy iść gdzieś spać. Szybko, szybko. Musimy gdzieś iść spać. Szybko, szybko, bo my nic nie widzimy, prawda? Chyba tak, chyba tak. Szybko, szybko. Gdzieś jakiegokolwiek łóżka. Odkryłem się opuszkę jakąś. Idziemy spać. Dobra. Jesteśmy. Wychodzimy. Ej, to nie jest mój dom. Halo, to nie jest mój dom. Idziemy stąd lepiej. To w ogóle napiszcie, czy na jakimś odcinku mam wybudować sobie dom. Na jakiś oczywiście czas, bo ja długo będę mieszkać w tym hotelu na najwyższym piętrze. Tak, napiszcie w komentarzach. Można w jutrzejszym odcinku. To by było dobre. Tutaj muzeum jeszcze nie jest tak do końca otwarte. Au, ała! Nie, no. Serio? Spadłem z wysokości. Najgorzej. Zamknęłam już drzwi. Spoko. Możemy sobie chodzić. Wszędzie, gdzie chcemy. Dobra, chodźmy. Wow. O tej, o tą puszkę się właśnie potknąłem. Ej, ty. Wow. Typie, czy możesz ogarnąć tą puszkę? Bo zaraz sam się o nią potkniesz. Przecież to nie jest puszka, to jest burak.
Znaczy, co tam? Tak, to jest tam. Czeka? Tak, to jest tam. No dobra, sprzątnij to. Nie potknę. No już wyszłem z tego domu, był on strasznie duży. Jakiś labirynt. Jakaś fajna latarnia. Zostawmy ją w spokoju. I pójdźmy na konrad marketu coś kupić. Może jabłka? Tak, jabłka. 3 jabłka mi wystarczą. Idę teraz na kilka gdzieś do... Wezmę sobie badanki. Badanki, co to jest? Chciałam powiedzieć banany. Wziąłem sobie jednego banana. Ej, a ty co tam robisz? Podglądasz, co się dzieje w konrad marketie? Policjant? Ciekawe. Wiem, że ty może, wy możecie tego nie widzieć, no ale tam jest typ. Tutaj jest typ. Tutaj jest typ. Wiecie, tutaj jest typ. Idziemy dalej. Może coś innego? Nie, już nic nie kupujemy. Teraz idziemy do wow. Pan chce coś kupić? Tak, ja kupiłem właśnie 3 jabłka i jednego banana. Ile to będzie? Tak, 4 diamenty. Dobra, już daję. Dzięki, miłego dnia. Jestem trochę głodny. Dobra, już nie jest. Dobra, ale... Trochę się sciemniło. Musimy iść. Musimy iść. Halo? Sciemnia się. Jest trochę tylko jasno. Widzę tylko moje jabłka. I banan. Nic nie widzę, nic nie widzę. Co się stało? Hej, Kasi. Hej, Kasi. Gdzie jesteś? Czekaliśmy na ciebie. No, no właśnie. O co tutaj wszystko chodzi? Halo, o co tu chodzi? Idź sobie. Creeper. Idź sobie, creeper. Idź sobie, no idź. Halo, mówię ci, no idź stąd. Nikt cię tu nie chce. Tak w ogóle to każdy go tu chce. Właśnie, ja też go chcę. Zombie też go chce. Widzisz? Nie jestem taki groźny. Tym razem ci się udało. Ha! Uderzyłam cię. Przestań, bo zaraz ci wybuchnę. Ja tego nie chcę. Nie chciałem. Ha! Ale następnym razem cię wybuchnę. Nawet w twoim domu. Którego nawet jeszcze nie mam. Do czasu. Ja jestem szkielet. Widzę, że jesteś, ale czemu tak blisko mnie? Ja nie chciałam tak blisko mieć cię. Ha, 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 ha. Tak myślisz? Bum, bum, bum. Co się stało? Co się stało? Spałeś cały dzień i noc. Co? Ja nie spałam cały dzień i noc. To uświadczyło o tym, czemu tak krzyczałeś i gadałeś. Co? O co mówiłeś? O to, że gadałeś. I sobie. Ja zmykam z tego domu, on jest dziwny. Wywalam z tym pokój siebie.
czasie? Musimy stawiać te drzwi. Właśnie. Nie byłoby tego, kiedy ten koleś by tu nie wparował. No właśnie. Nie byłoby tego nigdy. Nigdy w życiu byśmy nie wpuścili kogoś do domu, żeby się wyspał. No właśnie. W tym czasie. Chyba odszedłem już daleko od ich domu i na tym właśnie on. Zdjęciu odcinek. Kończymy ten odcinek. Nupa, nupa, no cześć. Pa, pa, pa.